Poznaliśmy laureatów najnowszej edycji Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji w przyszłym roku skierowanych będzie 5 projektów za łączną kwotę ponad 3,5 miliona złotych. Do akcji zgłoszono w tym roku 17 pomysłów, z czego do finałowego głosowania zakwalifikowano 11. Frekwencja wśród głosujących nie zachwyciła, choć i tak była zdecydowanie wyższa niż podczas ubiegłorocznej edycji, w której wziął udział 1241 Wałbrzyszan. W tym roku zagłosowało 5116 osób. Największe zainteresowanie plebiscytem odnotowano w grupach wiekowych 36-49 lat oraz 60+. Mamy takie poczucie pewnego zawodu, że no dlaczego więcej w tym osób nie bierze udziału. To znaczy, że ciągle jest wiele pracy do zrobienia, ciągle jest wiele w naszej tej, powiedziałbym, partycypacji obywatelskości do zrobienia, ale też jakby taka interpretacja być może czasami trochę upraszczająca jest taka, że już tyle rzeczy się zrobiło w mieście, że może po prostu mieszkańcy uważają, no dobrze, jak zrobili teraz, to za chwilę zrobią jeszcze to, jeszcze tamto. Najpopularniejszym projektem w tym roku okazała się rewitalizacja placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego przy publicznej szkole podstawowej nr 6 w dzielnicy Biały Kamień. Na projekt warty ponad 615 tysięcy złotych zagłosowało 926 Wałbrzyszan. Zdaniem dyrektor szkoły to zasługa zarówno mobilizacji rodziców, nauczycieli, jak i pomoc ze strony Rady Wspólnoty Samorządowej w tej dzielnicy. Ja ze swojej strony jestem bardzo zadowolona ze współpracy z rodzicami, ponieważ bez nich na pewno tego sukcesu by nie było. Tutaj rodzice dali z siebie naprawdę bardzo wiele. No ale tak jak powiedziałam wcześniej, na pewno nie osiągnęlibyśmy tego, co osiągnęliśmy, gdyby nie pomoc tutaj radnego Nowaka, który zmobilizował tę grupę ludzi, do których ja nie mogłam dotrzeć. Tutaj jest grupa, która bardzo aktywnie od 1 do 30 pracowała do późnych godzin wieczornych, prosząc mieszkańców, aby właśnie zagłosowali na ten budżet, bo to warto wzbogaci naszą dzielnicę. Duży plus dla szkoły numer 6, to będzie taka wartość na 6 dodaną, bo tam będzie można po południu się spotkać, pograć w piłkę, pograć w nogę. Dzieci będą mogły skorzystać z nowego placu zabaw. Bank rozbił Rafał Glapiński, który współtworzył i promował aż 3 projekty równocześnie. Do realizacji skierowane będą 2 z nich. Skatepark dla dzieci, 3 miejsce i 587 głosów oraz park dla Podzamcza, 4 miejsce, 573 głosy. Chcemy zrobić coś naprawdę dużego i naprawdę coś ładnego, fajnego. Coś, co będzie naprawdę spajało zarówno młodzież, jak i ludzi, którzy będą chcieli przyjść po prostu sobie na spacer, gdziekolwiek usiąść, odpocząć. To będzie miejsce zielone. Skatepark wiemy, jak wygląda, więc może się okazać, że będzie tam troszeczkę hałasu. Natomiast dlatego pomysł był tutaj pana Liguza, żeby jednak to wszystko było bardzo ładnie osłonięte. On jako miejski ogrodnik ma olbrzymią wiedzę na ten temat, dlatego tutaj podpowiadał mi, co możemy zrobić. Ponadto miasto zakupi specjalistyczne pojazdy dla GOPR-u, który zdobył 683 głosy na swój projekt i zajął 2 miejsce w głosowaniu. Z kolei inna jednostka ratownicza OSP GRP Wałbrzych wzbogaci się okłada z napędem 4x4, przyczepą transportową do ewakuacji osób poszkodowanych oraz całą gamą specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Dzięki 573 głosom projekt załapał się egzekwo na 4. miejscu wraz z parkiem dla Podzamcza.